Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W dniu wczorajszym miały miejsce dwa wydarzenia, z których każde z osobna jest już bardzo mocno niepokojące, ale dwa łącznie. Sugerują bardzo jasno, że w ciągu kilku miesięcy będziemy władowani w konflikt zbrojny. Ale mało kto o tych wydarzeniach wie, bo wczoraj zupełnym przypadkiem zatrzymano pana sutryka, i media prawie wyłącznie o tym gadały, ludzie się prawie wyłącznie tym interesowali, i oba te wydarzenia przeszły praktycznie bez echa, a powinien być to temat numer jeden. Dlatego Alarmuje. Drodzy Państwo, pierwsze wydarzenie opisane zostało m.in. w fakcie w artykule pani Agnieszki Szmyt pod tytułem 63-letni gwiazdor estrady dostał kartę mobilizacyjną, wezwany prosto na wojnę. Oraz, drugi, oraz ta sama sytuacja została omówiona w TVN-ie, TVN24. Kuba Sienkiewicz z kartą mobilizacyjną. Kategorię A miałem 40 lat temu. Przy czym w tym tytule faktu jest pewna nieścisłość. Pan Sienkiewicz, bardzo znany muzyk, celebryta, 63 lata skończy dopiero za kilka miesięcy. W chwili obecnej 63-latkiem nie jest. Dlaczego to jest istotne? Ano, to jest istotne dlatego, że ustawa o obronie ojczyzny, to jest ta, która powinna mieć nazwę, moim zdaniem, w praktyce ustawa o mięchu armatnim, przewiduje przymusowe wcielanie ludzi do woja do 63 roku życia, do osiągnięcia 63 rok, czyli w momencie, w którym pan Sienkiewicz skończy już 63 lata, nie może. Być nie może mieć karty mobilizacyjnej, jest zwolniony. Oznacza to, że pana Sienkiewicza kłopotano, dano mu kartę mobilizacyjną, która będzie w cudzysłowie ważna jeszcze przez kilka miesięcy. Takie zachowanie ma sens tylko w dwóch przypadkach, które prawdopodobnie oba zostały spełnione. Pierwszy przypadek. W ciągu kilku miesięcy. Zamierzają władować nas w konflikt, zbrojny, w konflikt zbrojny, no i zanim pan Sienkiewicz uzyska te 63 lata, konflikt zbrojny się zacznie, pan Sienkiewicz będzie już zmobilizowany na froncie, a wtedy to nikt się nie będzie takimi rzeczami przejmował, że ktoś już jest dziadkiem mającym skończone 63 lata i trzeba by go zwolnić do domu, tylko po prostu na tym froncie sobie już będzie, załapie się. Druga rzecz, Prawdopodobnie jeszcze bardziej przerażająca, to to, że tutaj chodzi o działania pr -owe. że zamierzają e, niedługo przymusowo wcielać do woja bardzo dużej ilości ludzi i w związku z tym potrzebowali takiego sygnału dla ludzi. Zobaczcie, to nie jest tak, że bierzemy tylko takich, tak jak na Ukrainie, że bierzemy tylko Takich ludzi z pospólstwa, którzy nie, nie mogą się wykupić. Nie, no, my tutaj w Polsce bierzemy każdego, tak? Pana Kubę Sienkiewicza też wzięliśmy, więc ty też nie marudź. Jak dostaniesz przymusowe wezwanie do woja, to idź, bo nawet pan Kuba Sienkiewicz. Dostał. Czyli to jest, drodzy Państwo, dokładnie ta sytuacja, o której mówiliśmy z panem mecenasem Pałką z kancelarii prawnej Dertz-Pałka. W materiale, do którego dam link w pierwszej linii opisu, to jest artykuł, który, vlog, który ma taką miniaturkę, jak teraz, mam nadzieję, Państwo widzicie, a tytuł zacznie się w styczniu: 230 tysięcy Polaków dostanie wezwania. Prawnik radzi, co robić? I w tym materiale. Pan mecenas, profesor Pałka radzi, co zrobić, jak dostaniesz wezwanie do woja. Bo już w styczniu się zacznie i 230 tysięcy nas Polaków dostanie wezwanie do woja. Wbrew swojej woli. Zwykle, zapewne. Także ciekaw jestem, czy to właśnie... Czy, czy tutaj chodzi o to, że za kilka miesięcy zaczynamy konflikt zbrojny? Jesteśmy dorzucani do konfliktu zbrojnego i... W związku z tym, no, dali tę karta mobilizacyjną, którą dostał pan e, Kuba Sienkiewicz, no, e, się przyda, się zrealizuje. Czy też e, chodziło tylko i wyłącznie o PR, żeby te 230 tysięcy nas, Polaków, którzy dostaną takie karty, nie jęczeli, bo nawet Kuba Sienkiewicz dostał. E, pamiętajmy, drodzy Państwo, że przydział karty mobilizacyjnej to nie jest takie chopsiub, to jest cała machina administracyjna po stronie. Administracji wojskowej, więc generalnie dawać wezwanie komuś, kto za 2-3 miesiące, góra 4, już nie będzie podlegał, a więc takie, a więc taką kartę, znaczy dawać kartę mobilizacyjną komuś, kto za 2-3 miesiące, Góra 4 już nie będzie podlegał, czyli jakby zostanie z automatu wypisany z tej mobilizacji i tą jego kartę trzeba będzie dać komuś innemu. To z punktu widzenia wojska to bardzo niedobra jest, bo to jest dodatkowa praca. Więc jeszcze raz podkreślę. Albo chodzi tutaj o PR i dali panu Sienkiewiczowi na zasadzie takiej: dobra, to ty, da, ty dostaniesz i się nie wyreklamowuj, nie próbuj dzwonić po kolegach, żeby cię tam wypisali, bo, bo to tylko na kilka miesięcy i koniec. I wtedy chodzi o PR, no albo za kilka miesięcy jesteśmy w wojnie. Być może chodzi o jedno i drugie. Drodzy Państwo. I to jest jedno wydarzenie, ale ono się zbiega w czasie z drugim. Wydarzeniem, które opisał na przykład Onet w artykule pana Kamila Dziubki pod tytułem Człowiek Donalda Trumpa w Warszawie. Spotka się z Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Drodzy Państwo, ten człowiek pana Trumpa jest w tym artykule napisane, że będzie rozmawiał z panem Trzaskowskim i z panem Dudą o obronności. Czyli tak teraz ładnie mówi obronność, jak ma się na myśli. Wojnę. I kim jest pan Duda? No pan Duda jest obecnym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, prawda? A kim jest pan Trzaskowski? Ano, typowanym przez administrację Stanów Zjednoczonych na przyszłego prezydenta Polski, czyli na przyszłego zwierzchnika Sił Zbrojnych. To z to, że Stany Zjednoczone typują, że prezydentem zostanie pan Trzaskowski, wynika chociażby z tego, jak to nagle się wyrwała niż z gruchy, Niz z pietruchy pani Georgette Mosbacher, de facto namaściła pana Trzaskowskiego na prezydenta tak itd., itd., itd. W związku z tym ten pan, który bierze ze sobą dwóch generałów, o to też jest ważne, bierze ze sobą dwóch generałów, przyjechał omówić z panem Trzaskowskim i z panem Dudą coś. Co zacznie się jeszcze za kadencji pana Dudy, a potrwa, przeciągnie się, będzie trwało jeszcze za kadencji pana Trzaskowskiego. Wybory mamy w maju 2025, więc z tego by wynikało, że przed majem 2025 się zacznie. Co się zacznie? Oby się nie okazało, że zacznie się, w pier... że zacznie się konflikt zbrojny z udziałem Polski. I tutaj Drodzy Państwo, a propos tego, przypomnę dwa inne moje vlogi. W pierwszej linii opisu macie Państwo link do tego vloga, gdzie Mecenas Pałka radzi, co robić, jak kurde będą chcieli Cię wziąć na siłę do woja. A w drugiej, trzeciej linii opisu macie Państwo dwa vlogi, których jeszcze nie zapomnę to właśnie o takiej miniaturce, jak teraz tutaj pokazuję. Jeden to Elon Musk się wygadał. Miglaturki są takie, jakie są, a tytuły właśnie czytam. Elon Musk się wygadał, będzie kolejna wojna i to szybko. Trump ma jasny cel. I drugi, e, drugi tytuł: Trump ledwo wygrał wybory, a już pcha Polskę w konflikt zbrojny. Tusk nie mówi nie. No, ten, te dwa vlogi są bardzo, bardzo a propos tego, o czym dzisiaj mówimy. Już zaraz po, po tym, jak było jasne, że Donald Trump będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów, Donald, współ, Donald Trump ustami swoich współpracowników zapowiedział, że de facto chce, żeby że powiedział: Nie, to no chyba nawet nie, nie ustami swoich współpracowników chyba nawet on to powiedział że cytuję, że na Ukrainę nie pojadą amerykańscy chłopcy i amerykańskie dziewczęta, czyli że on nie wyśle amerykańskich żołnierzy na Ukrainę, żeby walczyli i że poprosi o to, między innymi Niemców, Polaków i tak dalej, przy czym wiadomo, że, że Niemcy się nie zgodzą, a, a rząd polski zrobi, co, co mu każą, prawda? E, w związku z tym no, wprost zapowiedział Donald Trump, że będzie chciał, żeby polscy żołnierze pojechali na Ukrainę. Wtedy, jak kręciłem ten vlog, to to było takie: "O, tutaj nieprawda, pewnie nieprawda, bo polskie media wtedy nic na ten temat nie mówiły, źródłem były media zachodnie. Dziś, jak sobie dobrze poczytacie, to już nawet w głównym nurcie coś tam przebąkują, tylko że przebąkują to trochę z taką, ja to moim zdaniem, ideą dezinformacji, ponieważ nam się wmawia, że to będą tylko wojska stabilizacyjne. Przypomnę, że już kiedyś był taki pan, który chciał wysłać na Ukrainę wojska stabilizacyjne. W marcu 2022 Kaczyński się nazywał. Wszyscy wiedzieli, że to nie byłyby żadne wojska stabilizacyjne, tylko nasi żołnierze poszliby tam walczyć. Wtedy pan Kaczyński wmawiał, że oni by nie byli atakowani, bo byliby na głębokim zapleczu, i tak dalej tak dalej. No, dzisiaj już wiemy, że Putin rakietami wali po prostu po wszystkim, jak się tylko da, prawda? Także. Tutaj no, nie ma, wydaje mi się, żadnej taryfy ulgowej. Wiadomo, że jakby nam powiedzieli wprost, słuchajcie, my chcemy, żebyście poszli szli oddawać życie, walczyć zamiast Ukraińców, którzy sobie siedzą w waszym kraju i sobie biorą zasiłki, nie? No to wtedy pewnie byłby bunt. Ale jak nam powiedzą, że to będzie misja stabilizacyjna, to pewnie więcej ludzi się zgodzi. A potem jak konflikt będzie z powrotem odmrożony no to żołnierze już tam będą i w tym konflikcie będą, bo nie miejmy żadnych złudzeń. Załęski zrobi tak, po coś te wszelkie umowy w dwustronne o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i tak dalej były popodpisywane. Moim zdaniem to było jawne narzędzie do władowania nas właśnie w ten konflikt zbrojny. I to się, drodzy państwo, dzieje. Niestety. <słuch> Niespełna 63 latek dostaje kartę mobilizacyjną. Karta gwiazdor, karta mobilizacyjna może być przydzielona tylko do 6. Znaczy, karta mobilizacyjna jakby traci ważność, przydział mobilizacyjny traci ważność yy, z dniem ukończenia 63 roku życia, więc no, dali mu to góra na kilka miesięcy, bo on za kilka miesięcy kończy 63 lata. Moim zdaniem, to jest jednocześnie działanie PR-owe i jednocześnie. Taka, apc, taka akcja, czyli takie oswajanie nas, że, że, że słuchajcie, wszyscy dostają, gwiazdy też dostają. Nie możecie się buntować, nie możecie krzyczeć, że to źle, nie możecie mieć pretensji, nawet gwiazdy dostają, nawet gwiazdy, tak. A jednocześnie takie, no właśnie, że, 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 że pewnie jeszcze się przyda, tak, pan Sienkiewicz, on jest lekarzem, więc tam pewnie będzie gdzieś tam w tym woju, tym lekarzem też wojskowym więc tutaj, więc pewnie coś za te kilka miesięcy, no i też jest się, się pan, ten, ten przyjazd tego, tej prawej ręki Trumpa odnośnie wojskowości, bo to się tak ładnie mówi o obronność, ale tak naprawdę chodzi o wojskowość, z dwoma generałami, który spotkał się z obecnym prezydentem, czyli obecnym zwierzchnikiem sił zbrojnych i zdaniem Amerykanów przyszłym prezydentem, czyli przyszłym rzecznikiem sił zbrojnych, no wszystko, drodzy państwo, Jasno idzie w tą stronę, że będą nas pchać w ten konflikt zbrojny. W opisie macie trzy linki do trzech vlogów. Warto się zapoznać. Jeżeli nie macie ochoty być przeznaczeni do woja, to wydaje mi się, że szczególnie warto się zapoznać z, z pierwszą linią, gdzie tam mecenas Pałka właśnie tłumaczy, jak to tam można sobie poradzić. Oczywiście całkowicie legalnie, tutaj mówimy wyłącznie o. Legalnych działaniach. To jest prawnik, radca prawny i profesor prawa, a nie jakiś tam szarlatan. Dobra, drodzy Państwo, to czytamy i komentujemy, nie? No to pierwszy niech będzie fakt. Pani Agnieszka Szmyt, 63-letni gwiazdor Estrady, dostał kartę mobilizacyjną. Wezwany prosto na wojnę. Choć w tym miesiącu skończy 63 lata, to według mnie nie są prawdziwe informacje. Według mnie dopiero w styczniu skończy 63 lata, ale może się mylę. No jeśli w tym miesiącu skończy 63 lata, no to to już jest ewidentne. Tak? Dali, mu tą kart, dali mu tą kartę na 2-3 tygodnie. Choć w tym miesiącu skończy 63 lata, to Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary. Ale też uznany lekarz neurolog dostał kartę mobilizacyjną od polskiej armii, tym razem z zielonym paskiem. Co to dokładnie oznacza? Dwa lata temu dostałem kartę z czerwonym paskiem, tym razem z zielonym. Nie muszę się stawiać na żadnej komisji, jestem wezwany. Prosto na wojnę. Jeśli wybuchnie, to w momencie ogłoszenia mobilizacji muszę stawić się w miejscu podanym na tej karcie. Nie mogę zdradzić gdzie, bo to tajemnica, ale mam niedaleko. Yy, odpowiada Kuba Sienkiewicz w rozmowie z faktem. Kuba Sienkiewicz od lat pracuje w swoim zawodzie. Kuba Sienkiewicz to znany muzyk rockowy, wokalista i gitarzysta oraz autor. Tekstów. Od lat jest liderem zespołu Elektryczne Gitary. Jest też ojcem śpiewających dzieci: Kasi i Jacka Sienkiewiczów, którzy tworzą znany zespół Kwiat Jabłoni. Jakub Sienkiewicz z wykształcenia jest lekarzem-neurologiem. Cały czas pracuje w swoim zawodzie i przyjmuje pacjentów w warszawskich klinikach. Kolejna karta mobilizacyjna nie dziwi znanego lekarza. Jestem wezwany prosto na wojnę, w w armii. To, to dla mnie żadna nowina, mówi nam Kuba Sienkiewicz. Właśnie to, że on tam nie wiem, nie doczytał tej e, ustawy o obronie ojczyzny. Tam jest wyraźnie: 63 lata i koniec. Już nie, nie potrzebujesz. Już nie mogą cię brać. E, także dziwne, że ta karta mobilizacyjna nie dziwi go. Tak, Piarem śmierdzi. Nie? No nie dziwi mnie ta karta mobilizacyjna, więc ciebie też nie powinna dziwić, drogi Polaku, jak będą cię brali do jakiejś tam jednostki czy gdzieś. No nie powinno cię to w żaden sposób dziwić, prawda? Przyznaję, że sam w wojsku służył, więc jest w gotowości. Tak, on jest chyba oficerem czy podoficerem, i właśnie dlatego do 63 roku życia mogą go brać, bo jak nie jesteś, to chyba 55, coś takiego. Przyznaje, że sam w wojsku służył, więc jest w gotowości. Tylko żeby zdrowie dopisało, podkreśla lider elektrycznych gitar. Karta mobilizacyjna z zielonym paskiem nie powoduje natychmiastowego zgłoszenia się do czynnej służby wojskowej, a dopiero po otrzymaniu karty powołania lub specjalnego powiadomienia. Taka karta jest wysyłana do osób, które mają się stawić w wyznaczonych jednostkach dopiero w czasie wojny. A, a będą one uzupełnieniem armii. Za uchylanie się od służby wojskowej może grozić do 5 lat więzienia. Czyli, drodzy Państwo, słyszeliście, to jest, to jest tak, że yy, na, na razie nie musi iść do wojska, tylko w razie wojny 5 lat więzienia, jeśli się będzie uchylał. Ale to chyba w czasie pokoju do 5 lat, bo chyba w czasie wojny to chyba do 12 albo 20, jeśli dobrze pamiętam. Te przepisy się zmieniają. Ta ustawa o broni ojczyzny jest dość często modyfikowana. Sprawdzę to. Nowa płyta Kuby Sienkiewicza. Kuba Sienkiewicz na razie skupia się na promocji nowej płyty solowej, zatytułowanej Pani Bóg, którą niedawno wydał. W czterech utworach chórki zaśpiewała moja córka Zosia Stankiewicz. Podobnie jak na poprzedniej płycie, moja bańka mówi nam Kuba Sienkiewicz. A w przyszłym roku czeka mnie. Trasa halowa z elektrycznymi gitarami, więc jestem zajęty i mam co robić. No chyba, że będzie wojna, to bo nas w nią władują. No i drodzy Państwo, co piszą w TVN? Ehm, e, nie. E, e, nie. Dobra, to może sobie tego TVN-a już, drodzy Państwo, darujemy. Ehm, Przepraszam, w tef... nie, 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 nie darujemy sobie, przeczytamy to. Przy czym tutaj nie doczytałem daty. Kuba Sienkiewicz z kartą mobilizacyjną, kartę A miałem 40 lat temu, to mu dali w 2022 roku, 2022 i to jest artykuł z 2022. Przepraszam, fakt opisuje sytuację z wczoraj, a to opisuje sytuację z 2022, tak? Test, ale przeczytajmy, wtedy jak rozumiem, dostał tą inną. Kuba Sienkiewicz, lider zespołu elektrycznej gitary, przekazał w mediach społecznościowych, że otrzymał kartę mobilizacyjną. Karta zobowiązuje mnie do stawienia się natychmiast w momencie ogłoszenia mobilizacji. Tłumaczył w rozmowie z Stefanem 24. Zaznaczył, że wojskową kategorię A miał 40 lat. W międzyczasie sporo się w moim stanie zdrowia zmieniło. Kuba Sienkiewicz zamieścił w internecie swoje zdjęcie z dokumentem, które według opisu jest kartą mobilizacyjną. Lider zespołu elektrycznej gitary napisał: biorą już rocznik 61, cieszę się z tego. To jest bardzo dobry rocznik o dużej wartości bojowej. Damy radę. W, jak, w ty, jak w 1939 Sienkiewicz jest lekarzem, neurologiem, posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych. No i tu się z panem Sienkiewiczem głęboko nie zgadzam, bo pan Sienkiewicz napisał: Damy radę jak w 1939. No chyba, że pan Sienkiewicz posługuje się sarkazmem. Wtedy, jeśli się pan Sienkiewicz posługuje sarkazmem, to ma 100% racji. Natomiast, jeśli mówi na serio, to się myli. My w 1939 zdecydowanie nie daliśmy rady. W 1939, drodzy państwo, zostaliśmy pobici, pokonani, yy, a nas Polaków spotkała rzeź, daliśmy się wystawić, tak, Beck podgrzał atmosferę, pierdzielił e, mm, o tym, że Polska nie zna, y, um, nie zna pojęcia pokoju za wszelką cenę, przez to jako jedni z pierwszych, znaczy w zasadzie to pierwsi weszliśmy do tej wojny, mieliśmy największe straty, jeśli chodzi o procentową część naszego społeczeństwa, potem, żeśmy, że walczyliśmy, byliśmy nadgorliwi, walczyliśmy nie tylko w obronie swojego kraju, ale również w obronie innych krajów. Prawda, walczyliśmy na praktycznie wszystkich frontach II wojny światowej, za co, za co po Podziękowano nam w ten sposób, że oddano nas łapy Stalinowi. Także mi się wydaje, że scenariusz 1939 roku to jest najgorszy możliwy scenariusz, jaki sobie w ogóle można wyobrazić, i miejmy nadzieję, że, że on się nigdy nie ziści. No to, drodzy Państwo, czytamy sobie dalej. Sienkiewicz, karta zobowiązuje mnie do stawienia się w, w momencie ogłoszenia mobilizacji. W rozmowie z 24 we wtorek Kuba Sienkiewicz odniósł się do faktu otrzymania dokumentu mobilizacyjnego. Karta zobowiązuje mnie do stawienia się natychmiast w momencie ogłoszenia mobilizacji. Nie będę zdradzał szczegółów, w jakie miejsce, bo musiałbym ujawnić prawdopodobnie tajemnicę wojskową, ale mam się zgłosić natychmiast lub czwartego dnia po ogłoszeniu mobilizacji." Do godziny dziesiątej, tłumaczył lider elektryczny gitar, mówi o swoim doświadczeniu z wojskiem sprzed lat. Wezwano mnie do jednostki w Prągowie, już nieistniejącej, bym przebadał w ciągu trzech dni 600 poborowych i 200 osób kadry. Wyszedłem po tamtych trzech dniach dosłownie wymięty, wspomniał. Wykorzystanie tak zwanej pasywnej rezerwy to jest Mobilizacja osób, które mają do 55 roku życia, odbyły służbę i złożyły przysięgę. Tylko, że ja przysięgałem stać na straży Sojuszu Ludowego Wojska Polskiego i Związku Radzieckiego. Nie ma już ani jednego, ani drugiego. A to, że mobilizuje się osobę 61-letnią, tak jak ja, prawdopodobnie nie jest niczym dziwnym z uwagi na moje kierunkowe wykształcenie. Sienkiewicz, kategorię A miałem 40 lat temu. Oczywiście możemy sobie żartować, ale sprawa jest poważna, zaznaczył Sienkiewicz. Współczesna wojna konwencjonalna, jak pokazała inwazja Rosji na Ukrainę, to starcie wy. Wysokich technologii, które niszczą cele w jednym momencie, podkreślił, zaznaczył, że jako obywatel nie ma zaufania do polskiego rządu, czy służby, czy służy dobrze polskiej armii. Brawo, brawo, panie Sienkiewicz. Zauważył, że jako obywatel nie ma zaufania do polskiego rządu, czy służy dobrze polskiej armii. Panie Sienkiewicz, jak mi się pan w tym momencie zaimponował. Kategorię A miałem 40 lat temu. W międzyczasie sporo się w moim stanie zdrowia zmieniło, dodał lekarz i muzyk. Pytany, czy ktoś z jego znajomych również otrzymał kartę mobilizacyjną, Sienkiewicz odparł, że nie ma takich sygnałów. Jestem w kontakcie z kilkoma osobami z mojego rocznika medycznego. Jest to niewiele osób, więc prób, próbka nie jest reprezentatywna. Natomiast myślę, że sporo na razie wśród Osób znanych mi tylko ja otrzymałem. To może mm, należy popytać muzyków. Żartował lider zespołu elektrycznej gitary w rozmowie z TFM24. Wojsko wzywa na ćwiczenia, i tak dalej, i tak To, drodzy Państwo, no to teraz, że przyjechali Amerykanie do Polski, nie miejmy żadnych złudzeń, przyjechali realizować swoje interesy, a nie nasze. Nie przyjechali zapewniać nam bezpieczeństwa. Przyjechali załatwić sobie, żebyśmy Niczym Kurdowie za czasów pierwszej prezydentury Trumpa walczyli zamiast Amerykanów. Kamil Dziubka, człowiek Donalda Trumpa, jest w Warszawie. Spotka się z Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Współpracownik prezydenta elek elekta USA, Donalda Trumpa, przyjeżdża dziś do Warszawy. Ale to jest artykuł z wczoraj, więc on wczoraj przyjechał. Dowiedział się Onet, Ryan D. McCarthy ma zaplanowane dwa spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Towarzyszą mu emerytowani generałowi James McCanville i Edward Daly. Wizyta tuż po wyborach. Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą ma się odbyć o godzinie 17. Czyli już się odbyło o tej 17. Półtorej godziny później Ryan D. McCarthy, generał James McCanville i generał Edward Daly mają zacząć rozmowy z Rafałem Trzaskowskim. Ta rozmowa już też się odbyła, bo to było wczoraj. Z informacji o netto wynika, że spotkania mają dotyczyć kwestii, kwestii bezpieczeństwa. Jeszcze raz podkreślę, to chodzi o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, a nie Polski. Wizyta była umawiana od ponad tygodnia. Słyszymy od naszego informatora. Tydzień temu Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA. Ale jak to? On wygrał tydzień temu, a wizyta była umawiana od ponad tygodnia? Czyli, jeszcze, czyli co? Jeszcze przed wyborami? Hu hu hu, ciekawe. Nie są zaplanowane spotkania z oficjalnymi przedstawicielami rządu. Od co najmniej kilku dni w politycznych kuluarach pojawiały się informacje, że Rafał Trzaskowski może wkrótce spotkać się z przedstawicielami Partii Republikańskiej. Jednym z partnerów kampusu Polska Rafała Trzaskowskiego jest fundacja związana z Republikanami. Ryan McCarthy za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu był m.in. najwyższym rangą cywilem w Departamencie Sił Lądowych USA. W latach 2019-2021 był 24 sekretarzem sił lądowych Stanów Zjednoczonych. Odpowiadał za rekrutację, organizację, szkolenie i wyposażenie i opiekę nad 1 mln 400 tysiącami żołnierzy służby czynnej, gwardii Narodowej, żołnierzy Rezerwy, a także cywilów departamentu sił lądowych ustąpił ze stanowiska w styczniu 2021 po przejęciu władzy przez ekipę Joe Bidena. Wcześniej był m.in. asystentem specjalnym sekretarza obrony USA Roberta Gatesa, który pełnił tę funkcję w administracjach prezydentów George'a W. Busha i Baracka Obama. Służył w amerykańskiej armii m.in. w Afganistanie. Jest weteranem 75. Pułku Rangersów. Pracował również dla koncernu Lockheed Martin, gdzie zajmował się m.in. programem myśliwców F-35. McCarthy odwiedził Polskę w lipcu 2020. W tym samym roku do Polski przyjechał drugi z gości. To emerytowany czterogwiazdkowy generał James McCanville, który za czasów prezydentury Donalda Trumpa został powołany na szefa sztabu sił lądowych USA. Przeszedł na emeryturę w sierpniu 2023. Z kolei generał Edward Daly, który także jest w Warszawie, to również emerytowany czterogwiazdkowy generał. W latach 2020-2023 był kwatermistrzem sił lądowych USA, odpowiadającym za zaopatrzenie materiałowe armii. Nowe porządki w Pentagonie. Nie jest jasne, czy i jaką funkcję będą pełnić amerykańscy goście w nowej administracji Donalda Trumpa. Prezydent Elekt ogłosił, że sekretarzem obrony będzie prezenter telewizji Fox i weteran Gwardii Narodowej Pit Seth. Od lat jest. Zagorzałym zwolnikiem prezydenta elekta Donalda Trumpa i ostrym krytykiem NATO służył jako oficer piechoty w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, brał udział w misjach w Iraku i Afganistanie oraz został odznaczony dwoma medalami brązowej gwiazdy. Dołączył do Fox News w roku 2014, gdzie obecnie jest e, współgospodarzem programu Fox and Friends Weekend, a także e, gospodarzem Fox Nation. Pete Heckset Heks, napisał także wiele książek, w tym opublikowaną na m, początku roku The War of Warriors Behind the Betrayal Of the men who keep us free. E, nominacja Haxter na sekretarza obrony e, musi zostać zatwierdzona przez Senat zwykłą większością głosów lub e, głosem na tak co najmniej 50% e, zasiadających członków. Wtedy będzie mógł dołączyć do gabinetu Trumpa. Według e, Reutera, Haxter jest zwolennikiem gruntownych reform. W kierownictwie Pentagonu. Jego stanowisko sugeruje, że nadchodząca administracja może planować zwolnienia wśród oficerów wojskowych, zwłaszcza tych związanych z byłym e, przewodniczącym połączonych szefów sztabu, generałem Markiem Milesem. Komentarze Hextecha w, e, w jego książce, The War on Warriors, e, zwiastują zdecydowanie posunięcia w kierunku oczyszczenia. Pentagonu Kamil Dziubka to napisał. Drodzy państwo, hmm, czyli generalnie wiemy tak, że przyjeżdża bardzo ważny polityk od Trumpa z dwoma emerytowanymi generałami i spotyka się z obecnym prezydentem i według Amerykanów przyszłym prezydentem. I w zasadzie nic nie wiadomo. Na jaki temat będą rozmawiać, bo temat obronności to jest, wiecie, Państwo, taka pioruńska ogólność, że to się w głowie nie mieści. No to można to ująć inaczej, że to, na jaki temat panowie będą rozmawiać, jest trzymane w tajemnicy przed narodem polskim. No bo inaczej by powiedzieli, nie? Skoro nie mówią, to jest trzymane w tajemnicy. No i można tutaj śmiało założyć, że skoro to jest trzymane w tajemnicy, to znaczy, że to teraz będzie takie masło maślane, skoro jest trzymane w tajemnicy, to znaczy, że nie chcą, żebyśmy się dowiedzieli, o czym będą gadać. A to znaczy, że to nic, co nas ucieszy, nic dobrego dla nas. I dodajmy sobie, kropki, tak? Trump chce, żeby nasze wojska pojechały na Ukrainę. Musk wygaduje się, że zrobią kolejną wojnę. Ładują karty mobilizacyjne, jak to zostało powiedziane w fakcie, wezwany prosto na wojnę, ludziom, którzy za kilka miesięcy będą mieli 63 lata i już nic ich nie będzie, i już według tej ustawy nic ich nie będzie obchodzić. Moim skromnym zdaniem jest to ewidentny sygnał, że zostało nam kilka miesięcy, bo w ciągu miesięcy będą próbować nas dorzucić do tego konfliktu zbrojnego. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i miłego dnia życzę. Do zobaczenia.